Bycie Beniaminkiem w lidze nie jest proste. Przekonują się o tym z meczu na mecz koszykarze z SMK Lubin. W sobotę 18 listopada podjęli drużynę AZS Częstochowa, która od początku do końca spotkania miała wyraźną przewagę nad Lubinianami. My bardzo źle weszliśmy w ten mecz. Początek naprawdę był fatalny. Do tego brak skuteczności, bo w całym meczu trafiliśmy jeden rzut za 3 na 18 oddanych. To jest coś strasznego. No i błędy w obronie, które gdzieś tam się stale pojawiają, chociaż my i tak nad tym bardzo mocno pracujemy. Bo dzisiaj się trochę nie udało, mam nadzieję, że z kolejnym meczem będzie coraz lepiej. Ostatnio mamy problem z tym wejściem w pierwszą kwartę i to zadecydowało, bo na boisku nie odczuwało się jakiejś wielkiej różnicy między nami a przeciwnikiem. No coś nam nie wyszło. Wydaje mi się, że troszeczkę tak jakby płacimy za to, że jesteśmy Beniaminkiem. Uczymy się tego troszeczkę lepiej zorganizowanego systemu gry. No i chyba to decyduje. Mam nadzieję, że w końcu wejdziemy porządnie w pierwszą kwartę i będziemy walczyć z przeciwnikiem dużo lepiej. Niestety, no przegraliśmy, zabrakło konsekwencji, może w obronie, no na pewno zabrakło punktów, tak? Nie trafiliśmy wiele rzutów, szczególnie za 3, gdzie jest naszą mocną stroną z reguły, no dzisiaj niestety nie funkcjonowało. W ramach rozgrywek drugiej ligi SMK ma już za sobą 10 meczów. Tylko jeden wygrany. W tej chwili Lubinianie zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze 12 spotkań. Myśmy sobie po części zdawali sprawę, że my nie jesteśmy jakimś potentatem. Mamy co mamy, gramy tymi chłopakami, które awans walczyli. I liczyliśmy się z tym, także walczymy o każdy mecz, my każdy traktujemy jako o życie i tak będzie do końca. Wszystko przed nami, prawda? Uczymy się, jesteśmy młodym zespołem, jesteśmy Beniaminkiem w drugiej lidze, więc wszystko przed nami, musimy zebrać doświadczenie, żeby no, jakoś to zaowocowało w przyszłości. Czujecie już strach na plecach, że będzie spadek? Nie, strachu nie ma, raczej wiemy, że jest... Mamy potencjał, wiemy o tym, że mamy potencjał i na pewno musimy ciężej pracować, żeby coś osiągnąć. No, nie, wiadomo, będziemy grali pewnie w play-outach, ale jeszcze jest dużo meczy, tak? I myślę, że będzie dobrze. 26 listopada w niedzielę koszykarze z SMK Lubin jadą do Otmuchowa na kolejny mecz. Kibice mogą im towarzyszyć u siebie w hali przy KEN 2 grudnia. Wówczas SMK podejmie zawodników z Wałbrzycha.